Tak, myślę, że legendarna odpowiedź to zależy. Definitywnie jest główną odpowiedzią większości ekspertów. No dobra, dokładnie. więc mamy już to. Ale to że ludzi denerwuje, prawda? To proszę? ludzi denerwuje. Mówię, że tak, to zależy. Ja raz widziałem na zasadzie pod jakimś filmikiem czy wywiadem swoim, że na zasadzie okej, okay, dobra, obejrzałem pierwszych 10 minut i widzę, że odpowiedź to jest to zależy. Bo to zależy, w sensie wszyscy chcą mieć, że tak powiem, odpowiedź na zasadzie tak albo nie. Nie, nie ma, prawie nigdy nie ma odpowiedzi tak albo nie. W zasadzie nawet tak żartobliwie prywatnie w rozmowie zaznaczam, strychnina, trucizna czy nie, zależy. W sensie strychnina owszem jak najbardziej będzie w większych jakichś dawkach trująca, natomiast w starożytności w mini dawkach używano strychniny jako środek antyspazmatyczny z dosyć dużymi sukcesami. Ciężko było natomiast wymierzyć tą dawkę, więc powiedzmy, jeśli była ciut większa niż miała być, to oczywiście efekt był antyspazmatyczny, ale na wieczność. Także nawet w takich przypadkach, jak no właśnie mamy strychnina, po prostu koszmar, zależy, tak? Zależy właśnie choćby od dawki. I właśnie to oburzenie, ja je po części rozumiem, no bo jeżeli weźmiemy właśnie głębsze poziomy zrozumienia, o których mówiłeś, one są skuteczne, to jest prawda, ale nie zawsze są potrzebne. Niektórym ludziom wystarczy, że ktoś im powie, musisz jeść mniej kalorii niż spalasz i schudniesz. Niektórym ludziom to wystarczy i myślę, że stąd wynika głównie to oburzenie, że oni nie potrzebują tyle wiedzy, im wystarczy tyle, żeby osiągnąć swój cel i nie potrzebują tych głębszych poziomów zrozumienia, ale dobra. Chcesz coś dodać, czy lecimy dalej? W sensie tutaj jak najbardziej się zgadzam, że właśnie niektórzy rzeczywiście nie potrzebują tych głębszych poziomów zrozumienia, natomiast to często, bym powiedział, powinno wynikać stricte z określenia, znowu nie musi być niesamowicie jasnego określenia, celu po prostu jakichś tych swoich, że tak powiem, wycieczek intelektualnych. Na zasadzie co mnie interesuje? Czy interesuje mnie rzeczywiście szczegółowość, czy żeby na przykład z grubsza wiedzieć, czy coś jest B, czy może jest bardziej B, czy jest bardziej cacy. Natomiast oczywiście, jeśli nie ma tego celu określonego, ktoś na przykład nie wie sam, czy poświadomie, czy podświadomie, że starczy mu ten ogólnie, powiedzmy, nazwijmy go pierwszy poziom wiedzy, to tak, może się rodzić frustracja. Bo na zasadzie on szuka, ogląda wywiady, czyta, ale tak naprawdę nie bardzo wiadomo, co on chce osiągnąć, jakby nie wiadomo, jaki jest cel tej nauki. I właśnie, to jest myślę, że kolejny częsty błąd, jeżeli chodzi o naukę, brak celu. Ktoś się uczy, a tak do końca nie wie po co. Nie powiedziałbym, że to jest brak celu. To jest, znowu, strasznie bym powiedział, indywidualna kwestia, bardzo charakterologiczna. Widziałem kiedyś takie ładne powiedzonko, że jeśli dla niektórych osób, jeśli nie ma określonej jakiejś, powiedzmy, właśnie tego ogólnego celu, to jakby celem domyślnym jest wszystko. I na przykład to jest moje działanie, jeśli chodzi o większość dziedzin. Ja nie mam celu. W sensie, jeśli by się mnie spytał od pierwszego dnia, jak zacząłem się uczyć danej dziedziny, dowolnej, jaki jest mój cel, nie ma tego celu. Nigdy nie było absolutnie żadnego celu. Celem jest po prostu dowiedzenie się jak najwięcej, stworzenie, nie wiem, może jak najszerszego jakichś schematów informacyjnych, całościowych. Natomiast tego celu nigdy nie było. To jest, że tak powiem, próbuję jakoś precyzować może na ten moment. Natomiast to jest właśnie choćby taki bardziej rys perfekcjonistyczny. Coś bardziej typowego dla osób, które są, powiedzmy, zdecydowanie bardziej po tej stronie introwertycznej. Jeśli chodzi o skrupulatność, jeśli chodzi o te cechy Wielkiej Piątki w psychologii. Więc na przykład u mnie, jeszcze raz, nigdy nie było praktycznie żadnego celu, będzie może francuski i rzeczywiście to jest język, gdzie ten rozwój się u mnie dawno zatrzymał, bo po prostu potrzebowałem do pracy. Było tam mnóstwo Francuzów, lata temu stwierdziłem, no fajnie by było komunikować się z nimi. Natomiast jakby ogólnie cel domyślny to jest absolutnie wszystko. Natomiast dla niektórych osób może być to rzeczywiście kłopot, jeśli go nie określą, bo wtedy, że tak powiem, to jest takie
odbijanie się jak pijany od po prostu jednej lampy do drugiej, nie bardzo wiadomo gdzie się idzie, po prostu 3 kroki w tył, 2 do przodu, 1 w lewo. Także może być to potencjalnie kłopot, natomiast nie nazwałbym go stity jakby samym w sobie dużym błędem. Jakby jest na pewno dużo więcej problematycznych elementów, jeśli chodzi o naukę, niż brak celu. Czy nie uważasz, że brak celu jest trochę jak bieganie w kołowrotku? Tak niby coś robisz, ale tak bez celu, no nie wiadomo po co. Jest. Możesz biegać do końca. Tak, ale bym powiedział, są tego plusy i minusy. Czyli na przykład ja jestem szalenie obsesyjną osobą, w sensie absolutnie szalenie obsesyjną osobą, bo też jakby nie znam specjalnie innych osób, które uczą czy uczyłyby się, nie wiem, choćby medycyny czy dietetyki w ten sposób, że to nigdy nie były książki właściwie, to jest chwytanie badania i przechodzenie od A do Z. W zasadzie są odniesienia do innego ciekawego badania, znowu jest od A do Z, przerabianie tego i zapamiętywanie każdego elementu. Bo to jest jakby absolutnie szaleńcza praca, ale na tym polega ta obsesyjność. I ta obsesyjność, plus jest taki, że bardzo ciężko tak naprawdę dorównywać, jeśli chodzi o poziom wiedzy osoby, która ma taki rys, a jednocześnie jest to rys patologiczny, żeby było jasne. Ja uważam, że jest to rys dosyć mocno patologiczny, bo ciężko taką osobę, że tak powiem, jak to się mówi po angielsku, outwork, jakby przepracować, że pracować więcej niż ona, ale też jakby stricte, nie wiem, jeśli chodzi o jakieś życie osobiste, to jest olbrzymi kłopot. Na przykład czasami ktoś mówi, że wow, weź się w końcu połóż, widać, że jesteś niewyspany. No bo chodzę późno spać, wstaję wcześniej, bo trzeba robić. Trzeba czytać, trzeba jeszcze zapamiętać. Na zasadzie po co robić parę tysięcy powtórek, nie wiem, z medycyny czy tam języków tygodniowo, bo można. Natomiast jeszcze raz, jeśli chodzi o życie prywatne, to w zasadzie nie ma równowagi. Nigdy w takim modelu życia nie ma równowagi. To jest przeciąganie za krótkiej kołdry, po prostu, jeśli chodzi o różnego rodzaju sfery życia. Rozumiem. Jednak wróćmy do tematu naszego tak podcastu. Więc omówiliśmy już 2 błędy. Pierwszym z nich jest brak systemu. Drugim jest brak kontekstu, jeżeli już mamy ten system. Dokładnie. Co mamy dalej? Co mam dalej? Brak kodowania. Jeżeli dotarłeś do tego momentu, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę małpki, ponieważ pokazujesz mi w ten sposób, aby nagrywać więcej materiałów o właśnie tej tematyce. Jeszcze dla jasności, to co przed chwilą przesłuchałeś, to był tylko fragment całej rozmowy. Link do tej całej rozmowy zostawię oczywiście w opisie. Sprawdź koniecznie, ponieważ wiedza stanowi fundament wolności. I proszę Cię jeszcze o udostępnienie tego materiału, czy to szerszemu gronu, czy to swoim znajomym, ponieważ świeczka, od której zapala się kolejna, nic nie traci. Jeszcze a propos wiedzy. Po wielu zapytaniach, czy prowadzę newsletter, postanowiłem go założyć. Będę się w nim dzielił praktycznymi wskazówkami, jak dbać o własne zdrowie. Nie będę poruszał tam tematów popularnych i wałkowanych wszędzie, a zamiast tego skupię się tam na perełkach, o których często się nie mówi i nie są one tak popularne. W newsletterze znajdziesz również różne serie tematyczne, na przykład na temat rytmu dobowego. Znajdziesz również pojedyncze wiadomości na temat różnych ciekawych zagadnień zdrowotnych właśnie. I co jeszcze ciekawe, znajdziesz tam streszczenia moich 2-godzinnych czasem nawet rozmów z ekspertami od zdrowia. Więc wyobraź sobie tylko, że rozmawiam 2 godziny z ekspertem od zdrowia, wyciskam go w tej rozmowie jak cytrynę, a następnie daję Ci podsumowanie tej rozmowy prosto na skrzynkę pocztową. Więc podsumowując, w tym newsletterze czeka Cię mnóstwo wartościowych informacji, nie może Ci tam zabraknąć, nie kosztuje to kompletnie nic, więc serdecznie zapraszam. Po zapisaniu się, pierwsze wiadomości, jakie dostaniesz, będą na temat rytmu dobowego i jak o niego zadbać. Wszystko za darmo. Naprawdę jest tam mnóstwo wartości już na sam początek, więc zachęcam Cię do zapisania się i widzimy się na mailu.